jeszcze raz się potwierdziło spostrzeżenie, nie powiem, że moje, no ale moje też, że wydarzenia zachodzące na wyższych półkach polityki światowej prawie natychmiast się przekładają na sytuację w naszym nieszczęśliwym kraju. Otóż po długich rozmowach, które miały na celu zmontowanie koalicji po ostatnich wyborach do Bundestagu, okazało się, że rozmowy zostały zerwane chyba już definitywnie. Po tym widać, że CDU, CSU ma wielkie trudności z nawiązaniem koalicji, jeżeli wycofa się z tych rozmów koalicyjnych Martin Scholz. No to bez Martina Schulza żadnej koalicji nie ma, no bo FDP, no to tacy są jedną nogą tu, drugą nogą tam, a zieloni to w ogóle, ich interesuje tylko sówka, hojnówka i żuk polny. No więc a los naszej złotej pani już ich jakby mniej obchodzi, więc nasza złota pani nie doprowadziła do koalicji. Co z tego wyniknie, tego nie wiemy. Niektórzy w Niemczech przebąkują o tym, żeby nowe wybory przeprowadzić, a jeszcze inni powiadają, że dobrze by było, gdyby nasza złota pani w ogóle wycofała się z kandydowania, bo to sama jej obecność odstrasza potencjalnych koalicjantów. No, jak tam będzie, tak tam będzie. Proszę Państwa, zwracam uwagę, że artykuł 63 niemieckiej konstytucji w sprawie wyboru kanclerza jest dosyć enigmatyczny, bo tam może prezydent nawet kanclerza wyznaczyć, a jak go nie wyznaczy, no to wtedy są wybory i znowu cała zabawa się powtarza od początku. Nawet jeśli by się ta zabawa powtórzyła, to nasza złota pani nadal będzie pełniła obowiązki kanclerza. Przecież nie może być państwa bez kanclerza. No i być może, że na to liczy nasza złota pani, że takim psim swędem kolejną kadencję jeszcze przekibluje na tym stanowisku. Bardzo możliwe, że podobną taktykę zaleciła panu prezydentowi Dudzie podczas tej 45-minutowej słynnej rozmowy, żeby przeciągał jak się da ten cały proces ustawodawczy w sprawie reformy sądownictwa. W związku z tym wszystko zostanie po staremu, bo żadnej zmiany oczywiście nie będzie. I pan prezydent najwyraźniej się słucha, bo kiedy już Sejm zaczął pracować nad tymi projektami zbawiennymi, które pan prezydent tam wykoncypował sobie, no to pan prezydent oświadczył, że jak chociaż jednak kreska zostanie tam zmieniona w tym, co on tam wykoncypował, to on takich ustaw nie podpisze. No to jak tak, no to jasne, że nie będzie żadnych zmian, tylko pan prezydent nie będzie miał innego wyjścia i zawetuje. I taką możliwość właśnie dzisiaj potwierdziła pani Beata Mazurek, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Widać wyraźnie, że pan prezydent Duda posłuchał dobrej, zbawiennej rady naszej złotej pani, czy również innych rad posłuchał. Tego oczywiście nie wiemy, bo tajemnica to wielka, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało po niewczasie, że pani nasza złota poradziła panu prezydentowi Dudzie, żeby ustąpił miejsca Donaldu Tusku w wyborach prezydenckich w roku 2020, a w zamian za to zostanie wynagrodzony stanowiskiem, które obecnie Donaldu Tusku obejmuje. Finansowo byłby to zawód niesamowity, bo tam, co tu dużo mówić, ani prestiżowo ten urząd prezydenta naszego nieszczęśliwego kraju nie jest taki znowu wielki, a finansowo to już jest kompletna mizeria.
Także myślę, że pan prezydent Duda mógł się nad tym poważnie zastanowić, tym bardziej, że kiedy odciął, udydolił pępowinę, nawiasem mówiąc, jeden ze słuchaczy, czytelników, domagał się, żeby mu wyjaśnić, co oznacza słowo dydolić. Nigdy chyba sobie niczego nie dydolił, no to widać wyraźnie, że są szczęśliwi ludzie na tym świecie pełnym złości. Więc pan prezydent, kiedy udydolił ostatecznie pępowinę, jaka go, bo ten proces dydolenia się rozpoczął wcześniej, jeszcze w maju, kiedy pan prezydent zapowiedział samowolnie przeprowadzenie referendum konstytucyjnego w listopadzie 2018 roku, no a potem już podczas rozmowy telefonicznej, kiedy weto potem ogłosił, no i wreszcie 15 sierpnia, kiedy to pan prezydent powiedział, że armia jest jedna, co było polemiką ze złowrogim ministrem Macierewiczem i kuracją przeczyszczającą, którą tam złowrogi minister Macierewicz w naszej niezwyciężonej armii przeprowadził, aż wreszcie doszło do najgorszego, to znaczy do przyjazdu Donalda Tuska, no i marsz aż 60 tysięcy nazistów złych przez Warszawę. No tu pan prezydent zachował się jak trzeba, natychmiast się odciął, a poza tym zapowiedział, że takim wyrzutkom społeczeństwa, dla takich wyrzutków społeczeństwa to nie ma miejsca w Polsce. Widać, że w Polsce teraz pod rządami pana prezydenta Dudy to będzie miejsce tylko dla filosemitów, dla antysemitów to już tylko płacz i zgrzyt. Czytanie zębów. No, ale nie tylko pod rządami prezydenta Dudy, bo pana naczelnika państwa, pana prezesa Kaczyńskiego odwiedziła delegacja pod przewodnictwem pana rabina Michała Szuldrycha. No i tam na skargę przyszła, że tu antysemityzm podnosi głowę, że to, że tamto, że wam to. No widać wyraźnie, a pan naczelnik państwa był wstrząśnięty tymi skargami, no i tam powiedział, że będzie energicznie działał. No i rzeczywiście już tam prokuratura wojewódzka podobno wszczęła energiczne śledztwo w sprawie ksenofobii. No kto to widział, żeby tu ksenofobia? Widać wyraźnie, że mimo werbalnego głoszenia tam różnych opowieści sentymentalnych o suwerenności, to jak Parlament Europejski kazał potępić, no to wszyscy potępiają i tylko niezależna prokuratura nie wie, czy stawia się znak równości między potępianiem a karaniem, czy też nie ma takiego znaku równości. Proszę państwa, warto tu wyjaśnić sprawę. Otóż jest w naszej konstytucji, na którą wszyscy tak się powołują, tam generałowie śpią z konstytucjami nawet pod poduszką, no i w tej naszej konstytucji jest taki artykuł 7, który stanowi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Otóż jeżeli organy władzy publicznej zaczęłyby potępiać to, co nie jest zakazane, czyli potępiać legalne działania obywateli, to byłoby to wykroczeniem poza granicę prawa, ale widać wyraźnie, że kiedy padyszachowi wiozą zboże, kapitan nie troszczy się, jakie wygody mają myszy na statku i jak Parlament Europejski każe potępić, no to niezależna prokuratura już na baczność staje i tam zastanawia się, czy znak równości postawić między potępieniem a karaniem, czy jeszcze nie. Na razie te wahania trwają, no bo w Niemczech sytuacja się komplikuje. Nie doszło do powołania koalicji. W związku z tym wyrok na nasz nieszczęśliwy Bantustan został chwilowo odroczony do czasu, kiedy jakaś koalicja być może, że w wyniku następnych wyborów się pojawi, no i wtedy jak już tam Niemcy uporządkują sytuację u siebie, to się wezmą za nas. W związku z tym
u nas zapanowało coś w rodzaju zamętu. No, umiłowani przywódcy już nie wiedzą, o co się spierać, więc zaczęli się spierać o to, czy rozebrać Pałac Kultury, czy nie. Wydawać by się mogło, że no, są granice absurdu i śmieszności, ale okazuje się, że nie ma. To mi przypomina trochę sytuację, kiedy w latach 60. Władysław Gomułka walczył z Kościołem w związku z obchodami tysiąclecia Chrztu Polski. No i ponieważ prymas Wyszyński, mimo że tam bardzo pobożny, to jednak miał specyficzne poczucie humoru, no i nakazał, żeby obraz, kopia obrazu świętego Jasnogórskiego krążyła po Polsce. Gomułka tego nie mógł znieść. No i nakazał milicji obywatelskiej aresztować obraz, w związku, no i obraz został aresztowany, w związku z czym prymas Wyszyński wpadł na pomysł, żeby po Polsce peregrynowały puste ramy tego obrazu i milicja na żądanie partii tego Władysława Gomułki, który już kompletnie zidiociał wtedy, milicja uganiała się po całej Polsce za ramami do obrazu i tropiła te ramy tam przy pomocy tajnych współpracowników i tak dalej. Jak się to dzisiaj opowiada, to nikt nie chce w takie rzeczy wierzyć, a to przecież była prawda. No więc tu widać wyraźnie, sytuacja się powtarza. Myszy harcują, kiedy kota nie czują. No i jak nasza złota pani przestała zdawać dyrektywy, no to się spierają, już sami nie wiedzą, o co mają się spierać, spierają się o Pałac Kultury. Nawiasem mówiąc, imienia Józefa Stalina, no jakby Józef Stalin objawił się w straszliwej postaci, to by im pokazał ruski miesiąc. Nikt by się nie odważył już potem wspomnieć o rozbieraniu Pałacu Kultury, no bo jakżeżby to dar Józefa Stalina tak bezcześcić, to w ogóle nie wiem, czy nawet najbardziej zatwardziali antykomuniści by zaczęli popuszczać, że tak powiem, w kalesony. No i to by się dobrze nie skończyło. Proszę Państwa, walczyliśmy o praworządność jeszcze niedawno, a tu co się okazało? No, męczennika już mamy w osobie pana tego Szczęsnego, który tam się podpalił, no ale widocznie lada dzień będzie ogłoszone nowe męczeństwo. Otóż pani pierwsza prezes Małgorzata Gersdorf, jak tylko nadzór naszej złotej pani trochę osłabł, to zaczęła się bisurbanić, aż do tego stopnia, że nie zawiśli jeszcze sędziowie, musieli jej zwrócić uwagę. No, jak nasza duszeńka ikona praworządności w Polsce tu na jakieś samowolki idzie, bez konsultacji ze środowiskiem, jakieś projekty tam wysmaża. No, proszę Państwa, sodomia i gomoria, sodomia i gomoria. No, a na koniec muszę się pochwalić, dlatego że nikt mnie nie pochwali, przecież opozycja nieprzejednana mnie nie pochwali, ani też z koła rządowe mnie nie pochwalą, bo koła rządowe zajęte są samochwalstwem, już wychwalają pod niebiosa, jakie to korzyści płyną z dobrej zmiany, a tu macie Państwo taki pasztet, Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu nakazał Polsce wstrzymanie, natychmiastowe wstrzymanie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, bo jak nie, to nałoży na nasz nieszczęśliwy i bez tego przecież kraj surową karę 100 tysięcy euro dziennie. Jak rząd usłyszał taką poważną zastawkę, to natychmiast nakazał wstrzymać wycinkę, mimo że tam kornik, drukarz się sroży i w ogóle koziołki wywraca, to jednak wycinka została wstrzymana, bo proszę Państwa, 100 tysięcy euro dziennie to nie żarty. Nawet w sytuacji, kiedy budżet jest w znakomitym stanie. Myślę, że pan wicepremier, minister finansów Morawiecki nie nadążyłby na złapaniem pożyczek, żeby te kary zapłacić. No zresztą nie wiadomo, czy grandziarze by zapłacili, czy pożyczyliby Polsce jakąkolwiek sumę, skoro po Warszawie
hula, 60 tysięcy złych nazistów, no to jasne, że nie, tak się nie pożycza się złym nazistom takich pieniędzy. Proszę Państwa, więc widać wyraźnie, że tu granice suwerenności naszej już zostały precyzyjnie dosyć naszkicowane. A jeszcze, ale to nie o tym chciałem mówić, bo to tylko tak nawiązywałem do tego, że koła rządowe mnie nie pochwalą, więc muszę się sam pochwalić. Otóż moja ulubiona teoria spiskowa została nieoczekiwanie potwierdzona i to przez kogo? Nie tylko potwierdzona, ale uzupełniona i zaktualizowana przez samego złowrogiego ministra Macierewicza, który ujawnił, że ci generałowie, którzy odeszli z naszej niezwyciężonej armii wskutek kuracji przeczyszczającej, którą złowrogi minister Macierewicz tam prowadzi, wszyscy oni pochodzili z tak zwanego Złotego Funduszu. Otóż Złoty Fundusz to była takie przedsięwzięcie, które generał Jaruzelski obiecał Michałowi Gorbaczowowi, że niezależnie od tego, co się tutaj stanie z transformacją ustrojową, to sowieckie wpływy w Polsce nie zostaną osłabione. No i generał Jaruzelski wie, zna to powiedzenie, że władza wychodzi z lufy karabinu. W związku z tym ten utworzył tak zwany Złoty Fundusz, to znaczy grupę oficerów, którzy mieli być prowadzeni, awansowani, wszystkie tam szczeble kariery miały stać z nimi otworem. Słowem, no, czerwony dywan rozwojowy. No i właśnie ci wszyscy, jak to ujawnił złowrogi minister Antoni Macierewicz, ci wszyscy generałowie, którzy tu odeszli w wyniku kuracji przeczyszczającej, to oni właśnie z tego rozdania byli. No, jeśli to prawda, to w takim razie widać wyraźnie, że nie bez kozery tutaj wszyscy ujadają na złowrogiego Antoniego Macierewicza, a specjalnie, no, wynajęli też Alfonsa, żeby ze mnie się natrząsał, jak to pisał Janusz Szpotański w swoim czasie. No i pan redaktor Piątek zażywa w związku z tym międzynarodowej sławy, nawet Le Figaro o nim pisze. Inna rzecz, że to pod dyktando Gazety Wyborczej widać, że ta panienka, która tam skrobie korespondencję z Warszawy do Le Figaro, duracy tych biednych Francuzów pod dyktando Adasia Michnika, no bo to wiecie Państwo, sama by tam prochu nie wymyśliła, pewnie nie wie jeszcze, nie może się zdecydować, do jakiej płci należy, a cóż dopiero w takich bardziej skomplikowanych sprawach podejmować decyzję. No, krótko mówiąc, czytałem tę korespondencję, dużo śmiechu tam się, ale Francuzi, myślę, że wielu z nich w to wierzy, bo no jak ma nie wierzyć, jak to wydrukowane jest. Jak jest wydrukowane, to musi to być prawda, inaczej prezydent Macron by nie pozwolił na takie bezeceństwa, to chyba jasne. No i takie tu mamy pasztety. Proszę Państwa, czekamy wszyscy, cały kraj zamarł w oczekiwaniu, no co to będzie z nami, skoro demokracja w Niemczech przeżywa takie paroksyzmy, no to cóż dopiero u nas, w naszym nieszczęśliwym kraju, kiedy nasza demokracja jest znacznie młodsza od niemieckiej, bo niemiecka demokracja to i Republikę Weimarską miała, i Adolfa Hitlera, później jeszcze tam inne przejścia, a nasza to tylko nie, to tylko drogi Bronisław i tutaj stronnictwa wszystkie ruskie, pruskie i rakuskie, prawda? Więc cały kraj zamiera w oczekiwaniu, co też z nami będzie, jakie decyzje podejmie w naszej sprawie Parlament Europejski, jakie decyzje podejmie już prawdopodobnie 12 grudnia Europejski Trybunał Sprawiedliwości, no bo tam pojawiły się wątpliwości, czy pan minister Szyszko nie popełnił aby przestępstwa, ale co tam pan minister Szyszko, kiedy Doda Elektroda została wezwana do prokuratury i tam przedstawiono jej jakieś zarzuty, że szantażowała swojego byłego
narzeczonego, no jak już za takie osobistości się niezależna prokuratura bierze, no to nikt nie jest pewien dnia ani godziny, proszę Państwa, byleby dotrwać do świąt Bożego Narodzenia jakoś, bo to widać wyraźnie, że w dobrą stronę to nie idzie. Wprawdzie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ale na takie objawienia to trzeba długo poczekać, a my nie wiemy, czy nam czasu starczy chociażby dotrwać do Bożego Narodzenia, a potem do Nowego Roku, później się zobaczy.